dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj odwiedziła nas Grażyna Urbańska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani dyrektor, przykry wypadek na ulicy Wrocławskiej, wybuch gazu. Czy udzieliła Pani pomocy osobom poszkodowanym i czy są osoby poszkodowane? Jak to wygląda w tej chwili? Zdarzył się rzeczywiście dzisiaj rano wybuch gazu na ulicy Wrocławskiej, z tym, że to ulatniał się gaz z butli gazowej i to nie wybuchła sama butla, tylko na szczęście gaz. W tej chwili, z tego co się orientuję, to nadzór budowlany lada moment wyda prawdopodobnie pozwolenie na powrót do budynku, czyli na szczęście nie było nie ma wielkich szkód. Nie ma wielkich szkód, nie ma osób poszkodowanych. Jedna pani została hospitalizowana, ale że tak powiem nie poniosła na szczęście jakichś większych obrażeń. Prawdopodobnie najgorzej ucierpiało tylko to mieszkanie, w którym nastąpił ten wybuch. Na miejscu jest psycholog, na miejscu Biuro Bezpieczeństwa Miejskiego podstawiło autokar, także mieszkańcy mieli się gdzie schronić. Jeżeli by nie były wydane pozwolenia na powrót do mieszkania, to oczywiście mamy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej zabezpieczone miejsca, a na miejscu tam w autobusie była do dyspozycji herbata, kawa. I tak jak mówię, jest psycholog na miejscu, gdyby ktoś wymagał pomocy, to mamy tam swoje służby. I był bardzo zestresowany, bo to rzeczywiście pewnie w pierwszej chwili wyglądało dość groźnie. No ja się akurat dowiedziałam z radia rano i powiem szczerze, że no, okres od razu zimowy, ruszyła tak, pani okres zimowy do działania. Okres zimowy to jest taki stan, że właściwie nigdy nie wiadomo, czy się coś nie wydarzy, bo albo są zatrucia czadem na przykład i tutaj kolejny raz apel do wszystkich, żeby uważać, bo to nie zdarza się komuś, to się nam zdarza. Każdemu każdy, kto ma piec, może ucierpieć. I każdy myśli właśnie, że no, nam się później wydaje, że no przecież wszyscy wiedzą, że coś takiego może mieć miejsce. Dlaczego ktoś do tego dopuszcza? Uważajmy, zwracajmy uwagę. My jesteśmy przygotowani, ale najbardziej to chcielibyśmy w ciągu całego roku nie mieć żadnych interwencji i w ogóle nie wykorzystywać tego ośrodka. Ale jesteśmy przygotowani. Byłoby najlepiej. Pani dyrektor, a właśnie wracając jeszcze do zimy, bo o to chciałam przede wszystkim zapytać. Zima to bardzo ciężki okres dla wszystkich, ale najcięższy zapewne dla osób bezdomnych. Czy w noclegowni na ulicy Pocztowej są już dostawki? Jak to wygląda w tej chwili? My jesteśmy w tym sezonie zimowym no już bardziej przygotowani. W ubiegłym roku mówiłam, że próbujemy rozwiązać sytuację i tą sytuację rzeczywiście udało nam się rozwiązać. Mianowicie na ulicy Pocztowej mieliśmy poprzednio i mężczyzn, i kobiety i mieliśmy zawsze przepełnienie i było to w okresie zimowym kilkadziesiąt osób więcej niż, a miejsc jest 60. Natomiast w tym roku na szczęście uruchomiliśmy budynek na ulicy Ogrodowej, który uzyskaliśmy po dawnym internacie. To był z zasobów powiatu. Powiat nam przekazał. Na dole jest środowiskowy powiatowy dom samopomocy nadal, który użyczamy pomieszczenia w tej chwili powiatowi. I jest specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy. Jest ośrodek interwencji kryzysowej i dwa kolejne piętra zajęte są dla kobiet bezdomnych i dla rodzin bezdomnych. I także mamy tą sytuację rozwiązaną o tyle, że na ulicy Pocztowej rzeczywiście mamy tylko mężczyzn. Dzisiaj było 71 osób, chociaż jest 60 miejsc. Także i tak jest ponad więcej ludzi niż łóżek. Ogółem jest mniej więcej 160 mieszkańców Wałbrzycha, którzy korzystają z różnego rodzaju form pomocy mieszkaniowej, wsparcia w postaci właśnie integracyjnego domu dla bezdomnych na Pocztowej i filii na ulicy Ogrodowej. Oprócz tego dysponujemy w tej chwili 4 mieszkaniami przejściowymi, gdzie mamy rodziny i te rodziny tam mieszkają. I mamy jedno mieszkanie tak zwane rotacyjne, gdzie osoby bezdomne, które są przygotowane do tego, żeby po prostu wrócić do środowiska, one tam się uczą normalnie żyć, płacić za mieszkanie, funkcjonować samodzielnie. I mamy jeszcze oprócz tego dla wychowanków domów dziecka mieszkania
chronione. To są mieszkania w tej chwili wynajmowane na ulicy Świdnickiej i jedno mieszkanie na ulicy Szkolnej. Czyli mamy 10 osób takich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Pani dyrektor, to są osoby, które zwracają się do Was o pomoc, chcą w miarę normalnie funkcjonować i tę pomoc otrzymują, ale są też ludzie, którzy wzbraniają się przed korzystaniem z takich właśnie miejskich form pomocy, państwowych form pomocy, no ale zimą ciężko im przetrwać. Czy tę sytuację też Państwo monitorujecie i czy zwracacie się do tych osób ze swoimi ofertami pomocy? Jak to wygląda w Wałbrzychu? Tak, na szczęście też próbujemy rozwiązać tą sytuację, bo tak jak pani redaktor mówi, są osoby, które nie chcą korzystać, po prostu prowadzą taki tryb życia i nie są zainteresowane pójściem do integracyjnego domu dla bezdomnych. W okresie zimowym, w ubiegłym roku w grudniu, w listopadzie uruchomiliśmy ogrzewanie. To jest takie miejsce, gdzie przy silnych mrozach, tam nie ma miejsc do spania, ale są krzesła, jest toaleta, jest ciepła woda, jest herbata, kawa. Można po prostu przyjść i w ogrzewanym pomieszczeniu przetrwać noc. No bo tu jest ten warunek wiadomy, wszyscy wiedzą, że osoba nietrzeźwa nie może korzystać z tych ośrodków, gdzie udzielana jest pomoc osobom bezdomnym i to jest ten główny powód, dla którego ci ludzie nie chcą z tych ośrodków korzystać, a w ogrzewalni ten stan jest tolerowany jakoś tam. Ten stan tam. Jest tolerowany, dlatego że no w takim odruchu ludzkim nie możemy nikogo pozostawić bez pomocy. Jeżeli osoba byłaby pijana, agresywna, to oczywiście zajmie się nią policja. Jeżeli ktoś jest chory, to oczywiście zostanie odwieziony do szpitala, ale osoby, które są pod wpływem alkoholu niewielkim, nie zostaną na ulicy. I to jest właśnie to miejsce. My możemy się z tym zgadzać lub nie, ale mamy dwa wyjścia. Albo ta osoba będzie właśnie na dworcu, w miejscach publicznych, czy gdzieś no niestety zamarznie, albo stworzymy jej miejsce. Myśmy wybrali to drugie rozwiązanie, że stwarzamy takie miejsca, gdzie te osoby mogą przetrwać. Oczywiście są też osoby, które mieszkają w różnego rodzaju altankach, czy miejscach niemieszkalnych. Znacie te miejsca? Monitorujecie to? Bo wiem, że Straż Miejska to robi. Czy to w porozumieniu z MOPS-em są takie miejsca sprawdzane? Tak, jesteśmy cały czas w kontakcie z Policją i Strażą Miejską. My mamy w MOPS-ie taki zespół do spraw bezdomnych, który właśnie zajmuje się tylko i wyłącznie osobami bezdomnymi i nadzoruje jednocześnie właśnie integracyjny dom dla bezdomnych. W ogóle w grudniu jest co roku robiona taka akcja liczenia bezdomnych osób, ponieważ to są osoby, które bardzo często się przemieszczają, więc już któryś rok z rzędu jest taka akcja, że w jeden jedyny dzień w każdym z tych miejsc, całą dobę, czyli w nocy również, po prostu są te osoby liczone. I one są wtedy liczone tylko raz. Więc mówię, my na terenie mieszkańców Wałbrzycha, których w ogóle mamy zdiagnozowanych z problemem bezdomności, mamy około 200 osób. To jest dużo i mało, bo to jest aż 200 sporo. I tylko 200. Takich osób, które aktualnie mamy na naszym terenie, jest w tej chwili 170 osób, które są. Czyli pozostałe osoby są gdzieś w Polsce. Na szczęście jest taki system, że zawsze ta gmina pochodzenia, czyli ostatniego miejsca zameldowania, to jest ta gmina, która jakby za taką osobę ewentualnie opłaca, czy też osobie niezdolnej czyli do pracy. Czyli zgłaszacie w tych gminach, z których pochodzą te osoby bezdomne, a które zdecydowały się, żeby skorzystać z tej pomocy w Wałbrzychu. Dokładnie, to my wtedy przeprowadzamy wywiady z tymi osobami i wysyłamy do gminy pochodzenia, a z kolei dla naszych mieszkańców, którzy gdzieś tam znaleźli się w Polsce w sytuacji trudnej, bo to oczywiście jest dla osób, które są albo chore, albo nie nadają się do pracy, albo z różnych względów mają problemy, to z kolei tamte gminy do nas przesyłają wywiady. My mamy na terenie Wałbrzycha o tyle dobrą sytuację, że dla naszych mieszkańców mamy te miejsca, o których mówiłam, ale oprócz tego jest na ulicy Internatowej dom dla bezdomnych, też można tak nazwać, z tym, że w tej chwili przebywa tam też kilkanaście osób z Wałbrzycha. To są osoby, które no po prostu utraciły często prawo do pobytu w naszych placówkach lub mają własne środki i po prostu tam chcą przebywać. Oprócz tego mamy jeszcze ośrodek Monaru, który jest również na ulicy Moniuszki i tam w tej chwili nie przebywa nikt z Wałbrzycha. Są to osoby z terenu
regionu Polski, które po prostu przebywają na terenie Monaru. A pani dyrektor, te osoby, które się zwracają do was i proszą o pomoc, czy im się jakoś pomaga wyjść z tej bezdomności, bo to są często sytuacje przejściowe, a często są to sytuacje takie, że ktoś mniej zaradny nagle wpada w taki stan, że po prostu nie wie co zrobić. Czy pod tym względem też w MOPS-ie mogą liczyć tu na jakieś wsparcie i pokazanie drogi wyjścia? Bo my właśnie mówimy często o tym, że zapewniamy miejsce, prawda, miejsce mieszkalne, ale to jest tylko to, co jest jakby, tak, co fizycznie widać, co fizycznie widać. Natomiast generalnie, tak jak powiedziałam, jest zespół do spraw bezdomnych. Mamy jedną asystentkę, która zajmuje się rodzinami z dziećmi. To jest taki asystent, czyli nowy zawód, jak my mówimy, czyli pracownik socjalny jakby zajmujący się specyficzną grupą osób i to jest osoba, która towarzyszy właśnie na przykład tym matkom, które są na ulicy Ogrodowej. Ona im towarzyszy w wychodzeniu z bezdomności. Wskazuje kierunki, metody. Pomaga im po pierwsze w tym, co jest istotą, czyli w zdobyciu mieszkania własnego, w sensie ubiegania się o mieszkanie w gminie lub innych form, bo to są różne sytuacje. Nieraz jest tak, że ktoś nawet zarabia, ale po prostu z dnia na dzień znajduje się ze względu na sytuację rodzinną, nie może przebywać w tym miejscu. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest właśnie to, o czym mówiłam. To mieszkanie rotacyjne, które mamy, to jest wynik programu, do którego przystąpiliśmy. Napisaliśmy wniosek, zespół do spraw bezdomnych prowadził ten projekt i w wyniku tego projektu to materialną rzeczą jest to wyposażenie mieszkania i to istniejące mieszkanie, które było do wyremontowania, które dostaliśmy z zasobów gminy, a rzeczą taką niematerialną, której nie widać, to jest to, że w tym mieszkaniu pracuje się z konkretnymi osobami nad ich wyjściem z bezdomności. Każda osoba bezdomna przychodząc do nas ma zakładany taki program wychodzenia z bezdomności. Czyli indywidualny program określający wszystkie sfery. Sferę mieszkaniową, zdrowotną, sferę zatrudnienia, sferę wykształcenia, sferę rodzinną. I w każdej z tych sfer opracowujemy plan, co należy zrobić, co ta osoba musi zrobić, co musi chcieć, żeby z tej bezdomności wyjść. Mamy wiele sukcesów, aczkolwiek wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że to jest trudne. Czy to jest trwały sukces, czy to są po prostu takie osoby, które jeżeli znowu znajdą się w jakiejś trudnej sytuacji, to będą po raz kolejny potrzebowały pomocy? Czy to są takie zmiana osobowości na tyle trwała, że ktoś jak już wyjdzie z tej bezdomności, to pozostanie w tym lepszym stanie? Mamy i takie przypadki. Mamy na szczęście indywidualne przypadki, rzeczy tak, to są. Mamy na szczęście takie przypadki, że ktoś, kto naprawdę był długotrwałym bezdomnym, po otrzymaniu mieszkania, po tej całej drodze reintegracji, jak my mówimy, i przywrócenia do społeczeństwa, naprawdę się usamodzielnił, przychodzi i pomaga jeszcze nam. Pomaga, angażuje się i są, myślę, że taki ma te doświadczenia, tak, i myślę, że taki przypadek to jest to, co motywuje pracowników do dalszej pracy. Bo gdybyśmy pracowali tylko i wyłącznie z osobami, których się nie da z tej bezdomności wyciągnąć, to po prostu jest to tak dołujące i deprymujące, nie chce się pracować wtedy, że naprawdę nie chciałoby się pracować, bo nie byłoby tych dobrych przykładów. Ale mamy na szczęście te dobre przykłady. Ja mówię, że jestem pełna naprawdę uznania dla pracowników, którzy akurat z bezdomnymi pracują, ponieważ generalnie praca pracownika socjalnego to jest naprawdę ciężki kawałek chleba. Po prostu mamy swoje problemy, a wyobraźmy sobie, że nasza praca polega tylko i wyłącznie na tym, że jeszcze rozwiązujemy cudze problemy. Więc to naprawdę jest praca bardzo wypalająca. Ja często mówi się o tym, że ktoś się wypalił. Ja mówię zawsze, żeby pomyślał o pracowniku socjalnym, który musi przychodzić codziennie do pracy i rozwiązywać właśnie cudze problemy. I ma do czynienia tylko z problemami. Tylko z problemami. Tak. I więc mówię, te sukcesy, właśnie to wyjście pewnych osób, to jak matka, która rzeczywiście... na właściwe tory.
udało jej się stanąć na własnych nogach, która ma własne mieszkanie, jest samodzielna i przychodzi do nas i mówi, bo tak się też zdarza na szczęście, że ja już nie muszę z waszej pomocy korzystać. To jest dla nas satysfakcja, to jest to, po co pracujemy. To jest ten sens tej pracy. Pani dyrektor, a jeszcze wracając do osób bezdomnych i tych, które niechętnie korzystają z tej systemowej pomocy, czy mieszkańcy miasta mogą tutaj państwu też coś pomóc? Jak się mają zachować takie osoby, które widzą, że ktoś gdzieś koczuje na działkach albo na strychu, w wieżowcach na Podzamczu? Czy tu można wezwać kogoś na pomoc, poprosić o interwencję? Jak to wygląda w Można. Wałbrzychu? Oczywiście najbardziej dostępny to jest numer Straży Miejskiej, bo wiadomo, że Straż Miejska jest całodobowa, więc i policji. My 986, mamy, tak, Straż Miejska. My mamy stały kontakt i strażnicy miejscy wiedzą dokładnie o tym, czy są miejsca, jakie są miejsca, gdzie można odwieźć. Zresztą chciałam powiedzieć, że nigdy nie zdarzy się tak, żeby ktoś w zimie odszedł spod drzwi noclegowni i nie został przyjęty. Dlatego robimy te nawet dostawki. Nawet na korytarzu, ale w ciepłym zostanie. Ale zawsze w ciepłym, zawsze z tym kubkiem herbaty. To jest pierwszy jakby numer telefonu i apelujemy o to, żeby po prostu nigdy nie pozostawiać osoby, która gdzieś leży. My często myślimy, że to jest osoba pijana. Ale to gdyby nie jest nawet prawda. To nie jest prawda, że my możemy pijanego ominąć. To jest kwestia naszego sumienia, bo ta osoba, nasze zainteresowanie może jej uratować życie. Zawsze należy zawiadomić. Bo jeśli to już zostanie zgłoszone, to na pewno to ktoś zareaguje. Ta osoba nie zostanie pozostawiona tak na tym przystanku, czy gdzieś tam na krawężniku sama sobie. Nigdy. A bez tego. Zawsze należy może zareagować, skończyć. Dlatego że to jest osoba, która jest na naszym sumieniu. Ja zawsze mówię, my nie że musimy sami podchodzić, sprawdzać, czy od kogoś czuć alkohol, czy nie, czy może miał zawał serca. Najlepiej od razu wezwać specjalistyczną pomoc. Strażnik miejski jest zorientowany, policjant jest zorientowany i całodobowe dyżury opiekunów są w obu ośrodkach i na Ogrodowej, i na Pocztowej, także i na Ogrzewalni również jest opiekun, także strażnicy wiedzą i dlatego w nocy często przywożą właśnie na ogrzewalnie te osoby, które są po prostu pozostawione same sobie, na pewno no niestety by zamarzły. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za rozmowę, życząc jak najmniej takich przypadków i jak najwięcej takich, o których pani wspominała, to o tych osobach, które wyszły z bezdomności i wjechały na właściwe tory. Naszym gościem była Grażyna Urbańska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.